Dzień dobry, Ryszard Glegoła, kurator wystawy w galerii na Zakręcie Wisznia Mała. Specjalnie dla Państwa zaprosiłem Panią Bożenę Milewską, która maluje na jedwabiu. Przecudny materiał robiony przez owady, niespotykany, delikatny, a bardzo trwały. To jest jeden z najtrwalszych materiałów i przepiękne prace. Malowanie na tak trudnym technicznie materiale jest bardzo trudne, takie malowanie. Ja wszystkich zapraszam, zachęcam do obejrzenia wystawy. Wystawa trwa aż do 20 czerwca. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. We mnie brzemie jednak spora dawka leśnego człowieka, łąkowego człowieka, który gdzieś przemierza i się zastanawia, co tutaj robi na tym świecie. Kobieta jest tutaj dużym akcentem i na tą kobiecość faktycznie składają się również te prace tutaj. I myślę, że też większość tej natury można w ten sposób ją widzieć. Jedwabna, tu są różne techniki, jest technika batikowa, jest technika klasyczna jedwabna, parowa, jest technika, no tak jak mówiłam, woskowa, ale każda z tych technik tutaj jest na tej liście. Bardzo długo szukałam odpowiedniego medium i żadne medium nie spełniało kryteriów. Każde medium służyło temu, żebym mogła je kontrolować. A jedwab daje właśnie tą trudność. Nie pozwala kontrolować. Żeby kontrolować jedwab, trzeba wykonać bardzo dużo pracy. A ja nie lubię tej pracy, więc unikam jakby tego procesu kontrolowania, aczkolwiek jest tutaj wiele prac, które wynikały właśnie z pewnej dyscypliny. Ponieważ żeby stworzyć taką kopię, czy kopia może nie, ale jakąś interpretację jakiegoś dzieła sztuki, no trzeba po prostu to jakby opakować w technikę. I nie da się ukryć, że to są też długie godziny, spędzone niekoniecznie z jedwabiem, a na przykład z papierem też i po prostu zmaganie się z tworzywem. Tutaj jest wiele prac, które jakby są moją własną arteterapią. Dla mnie arteterapia jest właśnie takim procesem terapeutycznym bez terapii, czyli jakby odkrywania pewnych zasobów. Bo w arteterapii ja głównie pracowałam z osobami na zasoby. Po prostu osoby przychodziły i mówiły, że chciałyby malować, ale nie potrafią. A ja pomagałam, można tak powiedzieć, ponieważ miałam narzędzia ku temu, kończąc odpowiednie studia, po prostu żeby wydobyć tą kreatywność. Obraz to jest to, co jest pod spodem, czyli to są emocje. I dla mnie właściwie to jest najważniejsze w obrazie.
bo inaczej uważam obraz, że jest pusty. Jeżeli miałabym tworzyć obrazy z rozumu, z głowy, a tak jestem nauczona, bo jestem z wykształcenia historykiem sztuki, więc walka umysłu jest potężna. I świadomość tego, czym jest dzieło sztuki, oczywiście przeszkadza. Natomiast poprzez to, że jakby ucinam ten proces myślenia, potrafię wydobyć coś, co w każdym z nas jest chyba najbardziej cenną częścią naszego człowieczeństwa. Czyli zdolność do kreowania świata takiego, jakiego czujemy, jaki jest w nas, jak go postrzegamy. I to nadaje nam bardzo głęboki sens istnienia i sens życia. To są dzieła sztuki, to są piękne rzeczy, to jest piękne. A te kobiety zwłaszcza, to jest sztuka coś takiego zrobić. Maki. Maki są bardzo wdzięczne. Ja trochę maluję maki, tak, w różnych też kolorach, ale bardzo mi się podobają. Są tak inspirujące, no śliczne. Bardzo mnie to pociąga, to wciąga, to po prostu chce się to robić. Jak się zacznie, to naprawdę na każdej naszej wystawie też mamy właśnie zespół muzyczny, który wprowadza wystawę. Z muzyką to całkiem inaczej się to odbiera. Tak. I mija bez gestu brzeg tęsknoty. Bardzo piękne, podziwiam artystkę, podziwiam za kunszt, za cierpliwość. Bardzo lubię jazz i nastrojowe takie utwory. Wyciszają mnie, pozwalają marzyć, a słuchać i jeszcze patrzeć na tego typu dzieła bardzo. Cecylia Kwasek z miejscowości Szewce na terenie gminy. Thank you.